Przyjaciele, skończyliśmy tamten cały nasz cykl na temat życia z wiary. A zanim ja zacznę kolejny, który mam od Boga, chcę Ci mówić o czymś, co jest, uważam, istotną rzeczą, bardzo istotną. Kiedyś lata temu Bóg dał mi takie poselstwo i powiedział, żebym go głosił co pewien czas ludziom. Nieco parę lat go głoszę. Kiedyś głosiłem go więcej. Teraz go trochę przetworzyłem, ale głoszę to poselstwo i wiem, że teraz jest taki moment dla nas, żebyśmy mogli z tego skorzystać. Chcę mówić na temat przełomu. Na temat czegoś, co, czym jest przełom. Bo wielu z Was stoi w miejscu przełomu. Taki jest czas. Stoicie w, wielu z Was stoi w miejscu przełomu. Tylko w tym miejscu można stać i stać. I może się nic nie wydarzyć. Jeśli nie wiesz, jak się posunąć, jak zadziałać w tym terenie. Wiecie, w ogóle, jak nie wiemy, jak żyć gdzieś, lub w jakiej, nie wiem, wyjeżdżasz za granicę, w jakieś miejsce, nie znasz języka, nie znasz kultury, nie znasz nic, jesteś tam zdany na swoją niewiedzę, na swoje braki. I ty trwasz w jakiejś pozycji tam przez bardzo długi czas. Ja na przykład, kiedy jeździliśmy po Europie, widziałem takie różne historie. Na przykład widziałem masę Polaków, którzy na przykład mieszkają w kraju 10 lat, języka nie znają. On nie zna języka. On się porusza tak. Dom, praca, pub. Rozumiecie? I on tak w ogóle się porusza. On zna parę słów. Dziękuję, proszę. Rozumiesz? On zadaje się tylko z Polakami. Na przykład on z Polakami pracuje, z Polakami pije, z Polakami żyje. A mieszka w Wielkiej Brytanii 10 lat. Zapytasz go, czemu ty nie znasz angielskiego? A po co mi angielski? Jak ja wiem, co mam robić? Tam na taśmie robię. Tak tyle i tyle mi płacą. Wiesz, o co chodzi? Po co mi angielski? Nie potrzebuję angielski. A ty znasz jakichś tutaj Brytyjczyków? Weź, mówię, gole, daj spokój. A z kim ty się dodajesz? No z kim się znajdziesz? Dzisiaj, Janek. Rozumiesz, o co chodzi? Co robicie w weekend? Jak zrobimy? No to w Polsce. Tylko za funty. Chlamy. Rozumiesz? Taki człowiek, wydawałoby się, że stanął w miejscu sięgnięcia po potencjalny sukces życiowy. Wyjechał z naszego kraju, zaczął o wiele więcej zarabiać. Stanęły przed nim otworem różne perspektywy, tak? Ale on tam trwa w swoim krajdomku. Po prostu lepiej mu się żyje, lepiej mu się wegetuje. Ma lepsze jedzenie, pije lepszą wódkę. Rozumiecie, o co chodzi? Mieszka w fajniejszym, na fajniejszym terenie i nic poza tym, jeździ fajniejszym samochodem. Nic więcej tam nie zrobi. Będzie tam wegetował, tak jak wegetuje w Polsce. Czemu? Bo ten człowiek nie chce się zapoznać ze środowiskiem, w którym żyje. Wielu wierzących ludzi stoi w miejscu przełomu, ale oni nie wiedzą, gdzie oni stoją. A wystarczy jeden krok teraz. Jeden krok. Jeden krok. I nastąpi manifest Bożej mocy. Druga księga Samuela, 5 rozdział. Druga księga Samuela, 5 rozdział. Od 17 do 20. Gdy zaś Filistyńczycy usłyszeli, że Dawida namaszczono na króla nad Izraelem, wyruszyli wszyscy Filistyńczycy, aby pochwycić Dawida. Dawid zaś, dowiedziawszy się o tym, wycofał się do twierdzy. Gdy zaś Filistyńczycy nadciągnęli i rozłożyli się w dolinie Refaim, Dawid zapytał Pana, czy mam ruszyć na Filistyńczyków? Czy wydasz ich w moje ręce? A Pan odpowiedział Dawidowi, ruszaj, gdyż na pewno wydam Filistyńczyków w twoje ręce. I pociągnął Dawid do Baal-Perasim. Tam pobił ich Dawid i rzekł, Pan przełama moich nieprzyjaciół przede mną, jak przełamuje się wody. Dlatego nazwał to miejsce Baal-Perasim, Pan przełomów. Bóg jest Bogiem przełomów.
Takie jest Jego imię. To jedne z Jego imion. Bóg przełomu. Zanim to opiszę, chcę wam powiedzieć, że to jest przełom. Przełom to jest nagła, zasadnicza zmiana w przebiegu czegoś. Również granica między dwoma okresami życiowymi. Nagła, zasadnicza zmiana. To jest przełom. Nagła, zasadnicza zmiana. I Bóg jest Bogiem nagłej, zasadniczej zmiany. Takim Bogiem jest Bóg. I takim Bogiem dał się poznać Dawidowi. Werset 17 pokazuje, że atak następuje wtedy, gdy życie człowieka Bożego zaczyna wchodzić na prawidłowe tory. Zauważcie, kiedy go zaatakowali Filistyńczycy, jak został królem. Rozumiecie? Widzicie, że on wcześniej nie miał ataków ze strony Filistyńczyków? Wiecie, kto go wcześniej atakował? Jego król, Saul. Dawid przez wiele lat przepychał się z Saulem. Rozumiecie? Prowadził bardzo silną walkę religijną. Bo to jest symbol walki religijnej. Przepychał się z religią. Przepychał się, przepychał i przepychał. I wygrał. Stał się królem. Ale kiedy Dawid stał się królem, przestała go atakować religia. A zaczął go atakować świat. Uderzyli na niego Filistyńczycy właśnie wtedy. Rozumiecie? Wtedy. Wtedy, kiedy zaczynasz podnosić swoje życie, kiedy twoje życie zaczyna stawać w miejscu zarządu, w miejscu władania, wtedy budzą się duchy filistyńskie. Rozumiesz? One będą przychodziły do ciebie. Będą chciały zniszczyć twoje królowanie. Jak wygląda początek wszelkich zmian? W ogóle od czego zaczyna się przełom? Nie wiem, czy zauważyliście, ale kiedy Filistyńczycy napadli na Dawida, jaką pierwszą rzecz zrobił Dawid? Stanął i zaczął przeć mordę? Ratunku, pomocy Jahwe? Nie. Prawda? Złożył jakąś ofiarę może u kapłanów? Nie. Pobiegł do proroka? Absolutnie nie. Dawid schronił się w twierdzy. Wszedł do twierdzy. Początek zmian. Wycofanie się do twierdzy. Czyli wzmożona komora. Od czego zaczyna się przełom? Od wzmożonej komory. Rozumiecie, od czego zaczyna przełom? Najpierw Dawid wchodzi do twierdzy. Zamyka się w twierdzy. I zaczyna się modlić. On się zawsze modli. Ale teraz Dawid wie, że musi sięgnąć głębiej w swojej relacji z Bogiem. Chcesz przełomu? Musisz wzmożyć komorę. Nie biegać za rozwiązaniem. Tylko wzmożyć komorę. Nie pójść do przodu. Tylko co zrobił Dawid? Wycofał się. Cofnął się Dawid. Cofnął się. Kiedy przychodzi atak, kiedy przychodzi napięcie bardzo mocne, pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy człowiekowi, to jest zadziałaj. Wyjdź z tego problemu. Uratuj się. Natychmiast zmień swoje położenie. Dlaczego? Dlatego, że instynkt samozachowawczy, który jest w nas wbudowany, krzyczy do nas z całych sił. Tak? On do nas krzyczy. Uratuj się. Ale Dawid nie słucha instynktu samozachowawczego. Dawid się wycofuje do warowni. Wchodzi do twierdzy. Rozumiecie? Zaczyna się modlić. Zostawia wszystko. Zaczyna się modlić. Początek przełomu to jest taki, że przestajemy
usiłować rozwiązać dany problem. To jest początek przełomu. W ogóle jak dalej rozwiązujesz swój problem, dalej szukasz rozwiązania ustawicznie, rozumiesz? To nie możesz liczyć na spotkanie z Ben-Perasim, czyli Bogiem przełomów. Nie masz takiej szansy, bo on działa według konkretnej struktury duchowej. Żeby się spotkać z Ben-Perasim, trzeba się co? Wycofać. Wycofać się. Wycofać się. Często ludzie do mnie przychodzą i mówią, wiesz, mam taki i taki problem. Ja mówię, idź do komory. No wiesz, modlę się. Ja mówię, weź formę, ale mam dzieci, podrzuć dzieci komuś w kościele. Idź z ludźmi, pogadaj w kościele, powiedz, słuchaj, muszę ci podrzucić dzieci na 3 dni. Mało jedzą, masz pieniądze, proszę ciebie, tak? Bierzesz dzieciaka za ucho i mówisz tak, ciocia jest pierwsza po Bogu. Jak ktoś brąkniesz, to cię zleje. A ty co robisz? Chowasz się. Chowasz się. A robisz krok do tyłu. Taką rzecz robisz. Bierzesz urlop z pracy i robisz krok do tyłu. Rozumiesz? Krok do tyłu. Od tego zaczyna się przełom. Wzmożona komora. Wzmożona komora. Werset 18. Gdy wróg nadciąga, to osacza człowieka i blokuje mu drogę zarówno w rozwoju, jak i w potencjalnej ucieczce gdzieś dalej. Filistyjczycy otoczyli Dawida, zauważacie to? Oni nie przyszli jedynie do niego. Kiedy rośniesz w siłę w swoim życiu, to wróg już nie będzie podchodził tylko do ciebie, tylko cię będzie osaczał. Dlatego tak wielu z was może się dziwić. Kurczę, tak długo chodzę z Bogiem, jestem coraz bliżej Boga, a w niektórych sytuacjach życia to się czuję taki osaczony, że się w pale nie mieści. Kurczę, nie wiem, co mam zrobić. Jeszcze nigdy nie byłem taki osaczony. Kiedyś mniej znałem Boga, byłem mniej osaczony, bo kiedyś wróg przychodził do ciebie bezpośrednio z przodu, a teraz cię otacza. Zaczyna cię otaczać. Bo jesteś już królem. Chciało ci się przebudzenia. Chciało ci się być człowiekiem wpływu. Chciało ci się tego. Nie chciało ci siedzieć w religijnym grajdołku. Nie chciało ci być, żyć byle jakim życiem. Chciałeś królować. Rozumiesz? No to królujesz. Jak cię wychodzi do góry, to ci zaczynają wszyscy widzieć. Wiecie, jaki jest najlepszy sposób na diabła? Nie rzucać mu się w oczy. Trzeba być cicho, być religijnym, spokojnym człowiekiem. Nie mieszać się w przebudzenie. Nie mieszać się w to wszystko. Nie mieszać się w masowe uzdrawiania, uwalniania. Nie mieszać się we wpływ. I wtedy jesteś niedostrzegalny. Czasami tam kawałek twojego palca gdzieś wyjdzie na górze, proszę ciebie. I to wszystko, ale to takie rzeczy na demony nie działają. To w ogóle ich nie rusza. Ale jak ty się wyłaniasz, zainteresowałeś się, ja się wyłonię. No to jesteś jak lampa, to cię wszyscy widzą. Rozumiesz? Wszyscy cię widzą. I będę, proszę bardzo, jak naszych tutaj przyjaciół, rzucać jajkami. Wszyscy teraz ostatnio dostali jabłkiem, teraz jajkiem. Ja mówię, jeszcze przed wami zdechłe koty, jak przed Wesleyem. Ja będę uważał, że zdechłymi kotami jeszcze. Bo się wyłaniacie. To co mają was? Poklepać po buzi i powiedzieć, super, fajnie, rewelacja, że jesteście. Nie. Na Wielkanoc uważajcie, jak będziecie głosić. Wtedy jajek mają dużo. Tak. Druga rzecz, kolejny krok do zmiany, to jest odważne szukanie Bożego prowadzenia, ukierunkowane na odważne działanie przeciwko problemowi. Odważne szukanie Bożego prowadzenia. Nie szukanie Bożego prowadzenia według własnej normy myślowej. Panie, uratuj mnie, a ja ci powiem jak. Boże, mam taki plan. I teraz człowiek wierzący nazywa to wiarą. Człowiek mniej więcej robi coś takiego, że w sytuacji kryzysowej przynosi Bogu projekt i mówi, zaakceptuj go. Zaakceptuj go. Ale nie tak się idzie po przełom. Po przełom idzie się przede wszystkim sięgając odważnie po objawienie. Znaczy odważnie. To znaczy, że sięgam po objawienie i nie wiem, jakie będzie. Nie kreuję go.
nie wymyślam. Bo ono może być w ogóle inne. Ono może być w ogóle inne. No bo Bóg jest inny, Bóg jest święty. Ono będzie inne. 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 Rozumiecie? Trzeba odważnie sięgnąć. On tam idzie odważnie. Zobaczcie. Jest królem, ma wojsko. Jest odpowiedzialnym człowiekiem. Przecież normalną jest sprawą, że powinien w ogóle walczyć. Że powinien wjechać w tych Filistyjczyków. Powinien tak zrobić jako król, jako przywódca. A on tam idzie do tej swojej komory i mówi tak. Mam ruszyć, czy mam nie ruszyć? No kurczę, co to jest? No tak to może mówić ktoś, kto nie ma nic. Ale on ma wszystko, żeby ruszyć. Znamy jego historię. Świetnie zorganizował sobie kilkuset ludzi, bandziorów, z których zresztą zbudował podstawę prawną Izraela. Rozumiecie? Z takiej grupy. Był sprytny. Był cwany. Miał też czyste serce. Dawid naprawdę był dobrym przywódcą. Dobrym organizatorem. Niejedną walkę stoczył. Będąc nastolatkiem rozwalił Goliata. A tutaj w ogóle się pyta tak. Czy mam ruszyć, czy mam nie ruszyć? Co to znaczy? Co to jest za proroczy obraz? To jest obraz tego, że jeżeli chcemy przełomu, to my musimy sięgać odważnie po objawienie. Bo ono może być inne, niż nam by się wydawało. Bo objawienie to jest coś, co masz objawione. Czyli przed objawieniem czego nie masz? Objawienia. Bardzo słuszne, to jest logiczne. Przed objawieniem nie masz objawienia. Przed zobaczeniem nie widzisz. Amen? Przed usłyszeniem nie słyszysz. Czyli nie masz nic. I Dawid wie, że nie ma nic. A powiem więcej. Decyduje, że nie ma nic. Bo za płotem stoi armia. Świetnie wyposażonych typów, którzy z niejednego pieca chleb jedli. I mogą w każdej chwili wjechać Filistyjczyków. Ale Dawid decyduje, że nie wie. Wiecie, co jest, jak się czyta wielkiego człowieka? Wielki człowiek to jest człowiek, który naprawdę dużo posiada. Ale kiedy przychodzi do Boga, to mówi tak. Boże mój, mam taki materiał i takie doświadczenie. Ale jestem gotowy na rzeczy, których nie wiem. Jestem gotowy na rozwiązania, których nie znam. I teraz o co on się modli dalej? Już odważnie po to objawienie sięga, ale on nie sięga po objawienie pod tytułem jak ty mi pomożesz? Tylko czy ja mam ruszyć, czy mam nie ruszyć? Zobaczcie. On się modli o konkretny ruch dla siebie. O odważny ruch dla siebie. Kiedy chcesz sięgnąć po przełom, to musisz zrozumieć, że będziesz zaangażowany w ten przełom. Przełom nie spadnie na ciebie jak czapka z nieba. On nie przykryje twoich problemów. Przełom zaangażuje całego twojego ducha, duszę i ciało w działanie. Taki to jest Bóg przełomów. I rzecz trzecia, werset 20. Ten krok to jest wprowadzenie w praktykę Bożej doktryny. Czyli on dostaje informację od Boga, że ma ruszyć. I co robi? Rusza. Nie czeka na drugie objawienie. Nie czeka na informację od proroka. Rozumiecie? Nie biegnie do Sadoka i mówi Sadoku. Czy w ogóle masz jeszcze jakąś dodatkową informację od Jahwe? Nie. Wychodzi i mówi, ruszamy, wjeżdżamy w nie. Przełom to Boży zamysł, ale na Jego zasadach. Chcesz przełomu w życiu? Będziesz go miał, ale na Bożych zasadach. Na zasadach, które On ustanowił od początku prawieków. Oto te zasady. Wzmożona komora na dzień dobry. Odważne szukanie objawienia co do sposobu praktycznego wyeliminowania problemu i zaangażowania siebie w to. I po trzecie wprowadzenie w praktykę Bożego planu co do
uderzenia w problem. To jest przełom. To się z tego składa. Izajasz 1:18-19. Izajasz 1:18-19. Chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać. Lecz jeżeli będziecie się wzbraniać i trwać w uporze, miecz was pożre, bo usta Pana tak powiedziały. Przełom to miejsce skonfrontowania siebie z Bogiem na poziomie okazania posłuszeństwa Jego prawdom. Chcesz przełomu? Nastąpi konfrontacja. Rozumiesz, o co chodzi? Konfrontacja. Idziesz po przełom, a tam stajesz przed faktem, że Boża prawda w danej dziedzinie mówi to, a nie co innego. I teraz ty musisz uznać, tak? Że ta prawda jest rzeczywiście prawdą. I co do tej pory myślałeś, jest kłamstwem. Musisz się skonfrontować. Izajasz mówi, jeśli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać. Ludzie mówią tak. W ogóle mówią tak. Jest łaska, Bóg mi błogosławi. To są wszystko fajne rzeczy. I to są rzeczy prawdziwe. Rozumiecie? Tylko, że rzeczywiście w życiu tego człowieka niewiele jest tej łaski i tego błogosławieństwa. Dlaczego? Bo tam nie ma zastosowanych technik Bożych. Rozumiecie? Technik Bożych. To, że Jezus umarł za ciebie i że wziął na siebie wszelkie zło, które się tobie należało, a dał ci wszelkie dobro, które należało się Jemu, jest okupione tym, że musisz być posłuszny prawdą, które są związane z tym tematem. Inaczej to co? Nie zadziała w życiu. No, nie zadziała to w życiu. Rozumiesz? To nie zadziała. Jeśli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać. I teraz, kiedy ja idę po przełom, to ja muszę się dowiedzieć, czy ja chcę być posłuszny. Czy ja chcę być posłuszny. Czy ja pójdę po posłuszeństwo do mojego serca. Jak nie pójdę, to ja nie będę nic miał. To żaden przełom nie nastąpi. I źle. Zobacz. Prosty przykład. Lata temu chodzę, modlę się. Mówię, Boże, chcę zakładać kościoły. I chodzę, modlę się po domu. Pamiętam, jak dziś modlę się. Chodzę po przedpokoju, tam modlę się w innych językach. Mówię, Boże, chcę zakładać kościoły. Boże. I w tle leci w ogóle kazanie takiego pastora. Sobie je puściłem, bo dostałem płytę od kogoś. I on mówi tak. A ja się modlę. A on mówi tak. Jakże zadziwiającą jest rzeczą, że chrześcijanie się modlą o tak wiele różnych darów Ducha Świętego, ale boją się mieć dzieci. A przecież napisano, ja to słyszę. Ja to słyszę. A przecież napisano, że dzieci są darem Pana. Jakże mało chcę ten dar. Mówią, że będą przeszkadzać im w służbie, a ja już płaczę. Już leżę na tym przedpokoju i słyszę głos Ducha Świętego. I Duch Święty mówi do mnie tak. Chcesz przewodzić ludziom? Chcesz budować ludzi? Chcesz się nimi opiekować i ich kształtować na wojowników. A boisz się mieć dzieci. Boisz się. I ja tam na tej podłodze powiedziałem, tak, Panie. Boję się mieć dzieci. To była moja konfrontacja. Ja się boję mieć dzieci. Bo wcześniej jakbyś mnie zapytał, dlaczego nie mamy drugiego dziecka, to ja bym ci odpowiedział tak. No wiesz, jestem sługą Bożym. No, dziecko jednak będzie absorbowało nasz czas. Jednak to wszystko, wiesz, chodzi o królestwo. Tu chodzi o to, żeby się za bardzo tutaj nie rozmydlić w tym wszystkim. Ja ci wszystko bym wyjaśnił, człowieku. Ja ci bym to po chińsku wyjaśnił. Jakby była potrzeba. Rozumiesz mnie?
Ale przyczyna była jedna. Ja się bałem. Zwykły, stary demon stał przy mnie. Demon lęku, który mówił do mnie, a ja to przetwarzałem na język religijny w mojej głowie. Mówił do mnie tak: nie poradzisz sobie, nie będziesz mógł się prawidłowo rozpędzić w życiu, będziesz musiał się poświęcić dziecku, rodzinie. Macie dziecko, wiesz, ile to czasu trwa, zanim to dziecko w ogóle już się nadaje do tego, żeby można było go gdzieś ze sobą brać. Rozumiecie, o co chodzi? Ładował we mnie swój jad. To był lęk i tam na tej podłodze, kiedy ja szukałem przełomu, tak? Zderzyłem się z Bożą prawdą. Bo jak szczerze szukasz przełomu, to zderzysz się z Bożą prawdą. I musiałem się skonfrontować. Powiedziałem: tak, Panie, boję się mieć dzieci. I co? Pokuta. Mówię: co mam robić? A on mówi do mnie: dzieci. Tylko Agata przyszła do domu. Mówię do niej tak: Bóg mi powiedział, że mam mieć dzieci. Ona mówi: ale mnie nie powiedział. Ja mówię: to jest nieważne. Mówię: to trzeba mieć dziecko. Już. Na wczoraj. I tak powstała Sara. Potem, jak się dowiedziałem, że ten pastor przyjechał raz jeden do Polski tylko. Zaprosili go, miał wykład w Wilanowie dla ludzi biznesu. Nie? Ze Stanów przyjechał. Człowieku, ja poleciałem tam w ogóle jak na skrzydłach. Wpadłem tam do niego, książkę taką, tą, co kupiłem jego. Wziąłem jakąś dziewczynę, mówię: tłumacz mnie. I ona mnie tłumaczy, ja mówię: mam na imię Artur i dzięki tobie mam dziecko. No on spojrzał: what? Mówię: zaraz ci wytłumaczę. Mówię: tłumacz. Przetłumaczyłem mu całą sytuację. Nie? Mówię: usłyszałem cię w ogóle na płycie. Tak? I Duch Święty do niej przemówił. I dzięki temu mam dziecko. I dzięki temu założyłem kościół. Rozumiecie, o co chodzi? Jeśli chcesz przełomu, to musisz się skonfrontować. Bo tam jest ta konfrontacja. A konfrontacja, przyjaciele, to nie jest coś, co gładko idzie. Bo w każdym z nas, chyba że jesteś Jezusem, w każdej z naszych dusz są mniejsze lub większe kłamstwa. Czy chcemy, czy nie chcemy. Skąd ja to wiem? Bo jest napisane jak wór, że póki chodzimy po ziemi, jesteśmy oddaleni od Pana. Nasze dusze są infekowane i trzeba je co oczyszczać. Nie można duszy oczyścić raz na zawsze. Tak jak nie można się umyć raz na zawsze. Rozumiecie, o co chodzi? Nie można raz na zawsze się umyć. Trzeba oczyszczać nasze dusze z infekcji. A konfrontacja jest najlepszą formą na zatwardziałe kłamstwa. Bo są kłamstwa lekkie w duszach, które łatwo jesteśmy w stanie złamać za pomocą różnego rodzaju codziennych aktów posłuszeństwa. Ale kiedy chcemy sięgnąć po grube tematy, a przełom zawsze jest w momencie jakiegoś grubego przejścia. Rozumiesz? To tam czeka nas konfrontacja. I wielu ludzi nie osiąga przełomu, dlatego że boi się tej konfrontacji. No nie chce tam pójść, w te miejsce. Nie chce usiąść przed Bogiem i powiedzieć: faktycznie, kurczę, Boże, tak jak ja to zrobiłem, boję się mieć dzieci. Jestem wielkim sługą Twoim, namaszczonym człowiekiem, marzę, żeby przyprowadzać do Ciebie tysiące ludzi, a boję się spłodzić jednego dzieciaka. Tego się boję zrobić. O, rozumiesz, o co chodzi? To konfrontacja. Ty powiedziałeś, że to będzie dar od ciebie, a ja się boję tego daru. Zrozumcie, to nie chodzi, żeby napłodzić dzieci, proszę ciebie, jako Arabów. Nie o tym mówimy. Ale trzeba zaznaczyć. Trzeba natomiast
zrozumieć, co to jest konfrontacja. To była moja konfrontacja. Moja była tutaj. Twoja nie musi być w tym miejscu, ale moja była. Ja musiałem zechcieć być posłuszny, aby z dóbr ziemi móc spożywać. To, co teraz jest w moim życiu, jest konsekwencją tego przełomu. Bo to jest wszystko implikacja duchowa, rozumiecie? W wyniku tamtego jest dzisiaj to. Gdyby nie było tamtego, nie byłoby tego. Jeżeli ma dojść do rzeczywistego przełomu, to posłuszeństwo Bożym zasadom musi być zupełne i kompletne. Zupełne i kompletne. Nie w 99,9%. Rozumiecie mnie? Zupełne i kompletne. Jeżeli chcemy przełomu. Musimy tak zadziałać. 5 Mojżeszowa, 30 rozdział. 5 Mojżeszowa, Księga Powtórzonego Prawa. 30 rozdział. Od 19 do 20. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemi. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć. Błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył. Ty i twoje potomstwo. Miłujcie Pana Boga swego, słuchając Jego głosu i lgnąc do Niego, gdyż w tym jest twoje życie i przedłużenie twoich dni, abyś mieszkał na ziemi, którą Pan przysiągł dać twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi. Przełom to miejsce wyboru. On mówi tak. Kładę dziś przed tobą życie lub śmierć. Wybierz. Przełom to miejsce wyboru. Wybierając Boże zasady i wprowadzając je w praktykę, przełom się zdarzy. Jeżeli nie wybierzemy Bożych zasad lub nie wybierzemy, a nie wprowadzimy w praktykę, rozumiecie? Przełom się nie zdarzy. On się nie zdarzy. On się nie zdarzy. Będziemy o nim marzyć, myśleć, śnić. Rozumiecie? W wyniku naszych marzeń, myśli i snów ściągniemy do siebie proroków, którzy nam będą mówili, będziesz miał przełom, będziesz miał przełom, będziesz miał przełom. Rozumiecie? Na zasadach prawa przyciągania je przyciągniemy, bo to jest bardzo proste. Ale nie będziesz miał przełomu. Choćby ci 100 proroków powiedziało, że będziesz miał. A wiesz dlaczego? Bo źle wybrałeś. Rozumiesz, o co chodzi? Nie można mieć życia, wybierając śmierć. Nie można. Nie można. Odrzucając Boże zasady i praktykę z nimi związaną, zamykasz się na przełom. On nie nastąpi w twoim życiu. To jest zero-jedynkowe. Ewangelia Jana, 7 rozdział, 37-38. 7 rozdział, 37-38. W ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, tak jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Aby przełom mógł zaistnieć, trzeba go zapragnąć. Zapragnąć przełomu. Ludzie w ogóle, dzwoni do mnie ostatnio człowiek i mówi do mnie tak, że jest chory na to, na to i na to. Ja mówię, dobrze, to, bo ja nie rozmawiam długo z takimi ludźmi, mówię, to przyjedź. To, ja obłożnie chory jesteś? Nie, tak, co ci jest? No to i to mi jest. Ty chodzisz, normalnie poruszasz się, tak. Do Warszawy przyjedź. Ale ja mieszkam tam i tam. Ja mówię, dobrze, mówię. Cofamy się krok do tyłu. Do Warszawy przyjedź. Ale ja już tam byłam gdzieś tam. Chcesz być zdrowa? Chcę. Do Warszawy przyjedź.
do Warszawy przyjedź. Mówię, słyszysz mnie? Ale ty nie wiesz, ja mówię, nie chcę nic więcej od ciebie wiedzieć. Nic, nic, nic. Ja nie jestem po medycynie, żeby słuchać o każdym fragmencie zniszczonego ciała twojego. Ja się na tym nie znam. Rozumiesz mnie? Znam się na uzdrawianiu chorych. Na tym się znam. Przyjdź do Warszawy. A nie możesz się o mnie pomodlić przez telefon? O nie, 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 nie mogę się o ciebie pomodlić przez telefon. Mówię, wiesz dlaczego? Bo ty nie chcesz być zdrowa. Chcę! Nie, mówię, nie chcesz. Bo gdybyś chciała być zdrowa, to byś tu przyszła na piechotę. Na piechotę. Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. A nie, niech do mnie zadzwoni. A rozumiecie? Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. Tylko i wyłącznie. Kto pragnie, niech przyjdzie. Pomóc się mi przez ten. Nie, nie. A możemy się nas spotkać na Messengerze? Nie możemy się na Messengerze spotkać. A nie możesz tak na kamerę? Nie, na kamerkę nie mogę. Nie. Gdybyś mieszkał na drugim końcu świata, albo gdybyś był sparaliżowany, czy coś innego, to nie ma w ogóle dyskusji. Ale ty chodzisz, żyjesz, nieźle się masz, ile z to chorobą żyjesz, no tyle i tyle na dni, koniec. Przełomu trzeba pragnąć, na przełom trzeba być najarany. Jak ktoś nie jest najarany na coś, to nie będzie nic miał, rozumiecie? Nic. Nic. Szwagier mi się mój przypomina. Mówi, że na dyskotece był, takiej wiejskiej. Podchodzi do panienki i mówi do niej, zatańczę. A ona mówi, toć morzem. Co z tego może być? Przecież z tym ten związek nie ma szans. Rozumiesz? Zatańczę, toć morzem. Nic się z tego nie urodzi. Tam nie ma grama euforii. Rozumiesz? Tam nie ma żadnego pędu. Nic z tego nie będzie. Bo gwałtownicy zdobywają królestwo. Rozumiesz, o czym mówię? Trzeba pragnąć, żeby coś mieć. Przełomu trzeba pragnąć. Gdy pragniesz przełomu, to Bóg przyjdzie jak wzburzona fala. Rozumiesz? On tutaj powiedział tak, kto pragnie, niech do mnie przyjdzie, a z wnętrza jego popłyną wody. Fala się wydobędzie. Bóg przyjdzie jak fala, jak wzburzona rzeka. On tak przyjdzie. Ale jak zapragniesz. A jak będziesz w ogóle chodził wokół tematu, jak pies koło jeża, to tam nie będzie żadnego przyłomu. Bo tam nie ma pragnienia. Rozumiesz? Ty pozwalasz Bogu uderzyć przez swoje pragnienie. Często jak rozmawiam na przykład z ludźmi, jeżeli chodzi o małżeństwa, o jakieś relacje takie, ja mówię, czy ty chcesz utrzymać to małżeństwo? No, wiesz, ja mówię, no proszę. Mi jest najciężej w życiu pracować z ludźmi, którzy nie są zmotywowani. Ja naprawdę, człowiek niezmotywowany, to działa na mnie w ogóle, kurczę, jak hamulec. To jest naprawdę najcięższa rzecz, żeby tłumaczyć, rozumiesz, głodnemu, że musi zjeść. Rozumiesz? To jest strasznie trudna historia. I tam nie ma możliwości w ogóle przełomu. Piąta Mojżeszowa, 32 rozdział. 32 rozdział. Od 36 do 43. Gdyż Pan upomni się o prawo ludu swego. Ulituje się nad sługami swoimi, gdy zobaczy, że znikła siła
i że nie ma niewolnika, ani wolnego. I powie, gdzież są bogaci ich, skała, na której polegali, którzy tłuszcz rzeźnych ofiar ich zjadali i wypijali wino ich ofiar z płynów. Niech powstaną i pomogą wam, niech wam będą osłoną. Patrzcie teraz, oto ja jestem, a oprócz mnie nie ma Boga. Ja pozbawiam życia i darzę życiem, ja ranię i leczę. I z ręki mojej nikt nie zdoła się wyrwać. Gdyż podniosę ku niebu rękę moją i powiem, ja żyję na wieki. Gdy wyotrzę miecz mój błyszczący i sąd podejmie ręka moja, wywrę zemstę na wrogach moich i odpłacę tym, którzy mnie nienawidzą. Krwią upoję strzały moje, a miecz mój naje się mięsa. Krwią poległych i pojmanych, z nieczesanych głów wrogów. Wysławiacie narody, lud jego, gdyż pomści krew sług swoich i pomstę wywrze na wrogach swoich, ale ziemię swoją i lud oczyści z grzechu. Gdy, aby przełom mógł zaistnieć, trzeba przede wszystkim zrezygnować z wszystkiego opierania się na jakimkolwiek systemie innym niż Bóg. Ten werset o tym mówi. Oni chcieli ratunku. I Bóg ze swoim cudownym sarkazmem przyszedł i mówi tak. A na kim się do tej pory opieraliście? Kto tam wam pomagał? Co za skała była? Mówi, no powiedzcie, żeby powstali. Pomocnicy wasi. Jakich tam macie tych pomocników? Rozumiecie? Jeśli chcemy przełomu, to musimy w swoich sercach zrezygnować z każdej innej podpory. Ludzie mówią często tak, jak nie będę miał tej rzeczy od Boga, jak nie nastąpi do przodu, to jakoś sobie poradzę. W ogóle nie będziesz miał przełomu. Ty musisz przyjść i powiedzieć, w ogóle nie poradzę sobie. Ty jesteś moją jedyną szansą. Ten przełom to jedyna szansa. Jedyna szansa. Jedyna szansa. Przeklinam wszystkie podpory w moim życiu. Przeklinam to wszystko w imieniu Jezusa. Ty jesteś moją jedyną szansą. Trzeba zupełnie zaufać, że Bóg jest wystarczający, aby dokonać przełomu w twoim życiu. A więc przestać się podpierać czymkolwiek innym niż tylko twoją wiarą w Boga. I trzeba być przekonanym, że Bóg jest wystarczający w tym wszystkim, że Jemu niczego nie brak. Że nie ma żadnego braku w Nim. Że jeżeli przychodzisz do Niego po przełom, to na 100% od Niego weźmiesz przełom. Rozumiesz? Od Niego. No bo do Niego przyszedłeś. Jego zasady zacząłeś realizować. Rozumiesz? Pamiętam, jak wychodziliśmy z kościoła zielonoświątkowego grzecznie, miło, z kwiatem do pastora i tak dalej. I z książkami Watchmanami. To już było z mojej strony złośliwe, ale pokutowałem już z tego. I on powiedział taką rzecz. A jak wam się nie uda, pamiętajcie, że zawsze macie gdzie wrócić. Rozumiecie, o czym mówię? Podpora. Pierwszą rzeczą, co zrobiłem, jak wyszedłem z gabinetu, przykląłem tą podporę. Na dzień dobry w ogóle jemu powiedziałem, mówię, nie, pastorze, uda nam się. Po pierwsze, wiesz, uda nam się. Rozumiesz? Ja nie powiedziałem, dziękuję ci. Ja nie powiedziałem, dziękuję ci, pastorze, dziękuję ci. Nie powiedziałem, dziękuję ci. Bo ja wiedziałem, że ja nie mam za co dziękować jemu tutaj. Bo ja wiedziałem, że to jest przekleństwo, co powiedziałem w moim kierunku. A on tego nie wiedział, bo to dobry człowiek. Tylko nieświadomy. Tylko w ogóle dobry człowiek jest. Tylko absolutnie nieświadomy. Religia mu zaciemniła oczy. Ale kiedy wyszedłem, teraz to złamałem. A i tak jeszcze byłem w tamtym czasie, w takim jakby młodym, że tak powiem, stanie, że przez parę dni odczuwałem w ogóle stan tego przekleństwa. To powiedzianego to. Taka duchowa maść trochę mi pomazała.
A więc wziąć przełom to nie jest efekt pasywnego oczekiwania na Boże działanie. Po pierwsza rzecz. Przełom to nie jest pasywne oczekiwanie na Boże działanie. Modlę się i czekam, aż Pan zadziała. A rozumiecie? To herezja. Będę siedział i czekał, aż Pan zadziała. W przełomie bierze udział zarówno Bóg, jak i człowiek przełomu potrzebujący. To jest spółka, przymierze. W ogóle badaliście kiedyś temat przymierza? Przymierze to spółka. Przymierze to nie jest, w ogóle ludzie myślą o przymierzu, no Bóg coś dla mnie zrobił. Nie, nie, to tam nie tak jest, że Bóg dla ciebie coś zrobił. Przymierze jest grubszym tematem. Bo jakby Bóg dla ciebie coś zrobił, to była przysługa, też na P. Bo to przysługa, ale jest różnica między przysługą a przymierzem. Rozumiecie? Przymierze to jest pewnego rodzaju spółka, to jest współpraca. On ciebie uratował, rozumiesz? Obdarował cię umiejętnościami swoimi, tak? I w ten sposób, tak? Stworzył, w cudzysłowie, dla siebie środowisko uwielbienia. O. To tak najprościej mówię. Czyli stworzył w ogóle jakiegoś w ogóle giganta życiowego. Wiesz, jakiegoś potężnego człowieka stworzył. Zbawiony człowiek to jest potężny człowiek. Potężny. W ogóle, trochę odchodząc od tego tematu, żebyście zrozumieli filozofię Boga w stosunku do człowieka. On jak stworzył pierwszych ludzi, to już dzisiaj w ogóle większość biblistów się z tym zgadza, to byli olbrzymi fizycznie. Fizycznie Adam z Ewą byli olbrzymami. My jesteśmy skarmowacieli. My jesteśmy maleńcy. Fizycznie. Adam i Ewa to były potężne byty. Rozumiecie? Te wszystkie historie o gigantach, o jakichś takich w ogóle historiach, to się bierze, to początek ze stworzenia człowieka. Taki człowiek był. Rozumiecie? Człowiek taki był. To nie było, że tam Bóg stworzył, jakby tam wiesz, pchełkę postawił, a wszyscy aniołowie, wow. Anioł to jest czysty intelekt. Rozumiecie, o czym mówię? A więc analityk. Rozumiesz? Czysty intelekt. A więc jak on by zobaczył tylko pchełkę, to by nie było wow, tylko No Bóg jest, no tak, Bóg ma znowu jakiś, znowu miał jakiś pomysł. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie. Rozumiecie? Aniołowie w ogóle zaśpiewali z zachwytu, jak zobaczyli w ogóle Adama i Ewę. Bóg stworzył potężnych ludzi. Potężnych umysłem, potężnych intelektem, potężnych w ogóle fizycznością swoją. Ogromnych. Wiecie, co powiedział? I on włożył w nich potencjał, który mówi, władajcie tym wszystkim, władajcie. Zobaczcie, to jest cały czas ten sam zamysł. Teraz kiedy on przychodzi, kiedy ty przychodzisz do niego po przełom, to on mówi tak, idziemy dalej w temacie przymierza. Współpracujemy, człowieku. Chcesz przełomu? Zacznij ze mną współpracować. Jak jesteś zainteresowany przełomem, zacznij współpracować. I tutaj się wywala masa ludzi, bo oni mówią, no jak współpracować? To ja myślałem, że to będzie inaczej. To jednak ten przełom to będzie taki, że ja się rano obudzę i spałem na melinie, a śpię w pałacu. Wow! Będzie. Że nie miałem pieniędzy, szedłem o walizka z pieniędzmi. O, Pan pobłogosławił. Wiesz, o co chodzi? Tak myślą ludzie. Wszyscy ludzie wierzący, co grają w totolotkę, więc cały czas liczą, modlą się, kładą ręce na te człowieku, tam te bilety. Rozumiesz, że oni grają, nie? Wiesz. I mówią, wiesz, bo to Pan może sprawić. Ja mówię, co Pan sprawi? Szóstkę w totolotkę Pan ci sprawi? Ty mówię, pomyliłeś Pana, to mówisz o takim demonie, nazywa się Książę Szansy. A to nie jest Bóg. To nie Bóg, to Książę Szansy tam stoi za tym totolotkiem tutaj. Demon taki.
Bóg zaczyna z tobą współpracować, też przełomu będzie współpraca. Współpraca, podkreślamy słowo praca. Rozumiesz? To jest przymierze. Już same pójście do komory to jest praca. Często ludzie mówią, wiesz, miałem komorę, taki cudowny miałem czas. A ja mam komory systematyczne. Nie wiem, jakbym określił czas. Czy to jest, się nazywa, czy to tak się nazywa, cudowny czas. Czy to, znaczy ja nie wiem, co dla kogo jest cudowne, bo są różnego rodzaju preferencje, również duchowe. Więc w komorze jest praca. Chcesz zmian, to iść do roboty. Do komory. Rozumiesz? Wystarczy, że się pomodlisz godzinę innymi językami, zobacz, co to jest za praca. Godzina modlitwy w innych językach. Cały czas. Tylko tyle. Rozumiesz? Godzina modlitwy. Ile wody będziesz musiał wypić? Ci z was, co się modlą, to wiecie, o czym mówię. Co to znaczy godzina modlitwy w innych językach? A 2 godziny? A 6 godzin? Rozumiesz? A więc w przełomie bierze udział zarówno Bóg, jak i człowiek. Bóg tu jest siłą sprawczą, ale to człowiek aktywuje Boga do działania za pomocą swoich postaw. Zaufania Bogu, praktykowania, praktycznej współpracy z tym Bogiem. Bóg aktywuje, nie Bóg aktywuje człowieka, tylko człowiek aktywuje Boga. Tak to działa. Rozumiecie? W przełomie to nie Bóg aktywuje człowieka. Bóg jest siłą sprawczą. Ale to człowiek musi go aktywować. Będę ci posłuszny bez względu na to, jak mi wyjdzie ta konfrontacja. Wchodzę, Boże, w ten temat po całości. Nieważne, co ja tam stracę ze swoich poglądów. Jest napisane, jak bogacz przyszedł do Jezusa i w ogóle mówi, przestrzega wszystkich przykazań. Rozumiesz, o co chodzi? Ale mówi, jednego ci brak. Rozdaj to, sprzedaj to, co masz, rozdaj i chodź za mną. I to po w ogóle, to przerozum. Słuchajcie, nie było takiego przykazania, żeby w ogóle to, co się ma, jakiemukolwiek Żydowi byś powiedział taki tekst, najbardziej uduchowionemu, byś powiedział taki tekst, nie wiem, Mojżeszowi byś powiedział na przykład, nie? To Mojżesz patrzył na ciebie i powiedział, precz. Bo Mojżesz znał zakon. Bo Mojżesz znał tych kilkaset przepisów, które tam w ogóle były. I tam nie było takiego przepisu mówiącego o tym, żeby w ogóle sprzedać wszystko, co się ma i żeby rozdać ubogim. A potem chodzić za Bogiem. W ogóle rozumiecie, o co chodzi? To, co Jezus powiedział, to było cholernie nowatorskie. My to się tak rzucamy, bo my sobie przeczytali o tym w Biblii 200 razy. Dla nich to był szok. Ten przychodzi, sprawiedliwy według prawa Synaju i mówi, przestrzegam przykazań od młodości mojej. A Jezus nie mówi do niego, zauważcie, słuchaj, wszystko się zmieni, bo zaraz tam umieram na krzyżu, wstaję z martwych. Rozumiesz, o co chodzi? Pokażę ci tutaj w Starym Testamencie, gdzie to jest napisane. I we mnie uwierzysz, narodzisz się z Bożego Ducha, Duch Święty wejdzie w tobie, w ciebie i będziesz szedł jak przecinek. On tak nie powiedział. On w ogóle nie dotyka tutaj nowego narodzenia. Bo tutaj nie ma tematu nowego narodzenia. To jest temat czego? Przełomu! Ten człowiek przyszedł po przełom. A Jezus mu zaserwował zasadę, której on nie znał i nawet nie był w stanie sobie wymyślić. A to był dobry człowiek. I jak ty idziesz po przełom, to się możesz dowiedzieć o takich rzeczach, że ci oczy staną tak. Więc panie, naprawdę. Wow. Zasadę jakąś zobaczysz. Zasadę pewną. Opartą zawsze na zeznaniu 2 lub 3 świadków. Rozumiesz? Zawsze. Czyli zawsze zaargumentowaną prawidłowo. Ale to może być nowe. I ty musisz powiedzieć, yes, sir. Tak też zrobię.
Tak też zrobię. Przełom zawiera w sobie zarówno pierwiastek nadprzyrodzony, jak i naturalny. To jest połączenie dwóch elementów. Nadnaturalności i naturalności. Ludzie oczekują, że przełom nastąpi, to będzie jakiś manifest Bożej mocy, zupełnie jakby niezależny od Niego. A tutaj też jest pewnego rodzaju naturalny pierwiastek. Nie wiem, czy w ogóle zauważyliście, że jest masa takich obietnic Bożych. Jest napisane tak, jak zrobisz tak, to ja tak. Ktoś mówi, ale jest łaska. Ale mówię, proszę cię. No łaska właśnie cię uzdolniła, żebyś mógł zrobić tak. To jest proste. Łaska ciebie uzdolniła, bo kiedyś byś nie zrobił tak, a teraz możesz zrobić tak, jak mówi obietnica i osiągnąć efekt obietnicy. Po to jest łaska, a nie po to, żeby przejść wielkim krokiem nad w ogóle tym tekstem, jeśli zrobisz tak. A jeśli nie zrobię, to nie będziesz miał. Wiesz? Ale przecież ty mnie kochasz. No, kocham cię. Ale jak tego nie zrobisz, to po prostu nie będziesz miał tej rzeczy. Bo to jest mechanizm. Rozumiecie? Mamy dom, mamy lodówkę, mamy dzieci w tej chwili, jedno na stałe, drugie dochodzi. Przyszło ostatnio drugie. Mówi, mogę sobie zrobić jajecznicę i poleżeć w waszym łóżku. Tak to zrobiło. Rozumiem? Ale chodzi o co? Chodzi o to, że jest lodówka, są dzieci. Lodówka jest zapełniona, ale trzeba na przykład, żeby zjeść, tak? Trzeba sobie zrobić jedzenie. Prawda? Trzeba iść do lodówki i zrobić sobie jedzenie. Trzeba coś zrobić, żeby coś mieć. Tam jest to wszystko już zapewnione, bo wszystko zapewnił, ale trzeba coś zrobić, żeby coś mieć. Trzeba otworzyć lodówkę, trzeba wyjąć coś, coś tam ugotować, coś tam usmażyć. Jest z czego. Łaska nam dała materiał, jest z czego ukręcić. Kiedyś nie mieliśmy, teraz mamy z czego, tylko trzeba się ruszyć i to zrobić. Dlatego w przełomie wchodzi ten pierwiastek naturalny. Muszę to zrobić, aby mieć taki efekt. I często chrześcijanin podchodzi do tematu przełomu i mówi tak, kurczę, ale to takie rzeczy mam zrobić i takie, no zrób, no to będziesz miał efekt. No spodziewałem się czegoś innego. Właśnie. Wielu ludzi się po chrześcijaństwie spodziewało czegoś innego. Wielu ludzi. W przełomie bierze udział przede wszystkim komora, pokuta z błędnych działań, odrzucenie światowych rozważań, absolutna wiara w Bożą moc, odważne przyjęcie Bożych koncepcji i zdecydowane wprowadzenie tej koncepcji w życie. To wszystko składa się na przełom. To wszystko jest przełom. Stoisz w miejscu przełomu na dzień dobry do komory. Co robisz? Nastawiasz się odważnie, tak? Odważnie na przyjmowanie objawień co do rozwiązania sprawy, gdzie ty będziesz grał pierwsze skrzypce. Rozumiesz? A więc, Boże, co mam zrobić? Boże, gdzie mam pójść? Boże, w jaki sposób mam zadziałać? Boże mój. Rozumiesz? I ty jesteś w centrum tego całego zjawiska. Następnie ty w tej komorze musisz uwierzyć w konkretne zasady, które będziesz miał tam pokazywane. Tak, tak i tak trzeba. Tak, tak i tak. Jest taki inny fragment, nie pamiętam w którym miejscu, ale Dawid w ogóle był mistrzem wchodzenia w ogóle w Bożą obecność i słuchania Boga.
Na tamte czasy oczywiście. Kiedy jakiś czas później znowu zdarzyła mu się sytuacja, że na niego napadli i znowu potrzebował przełomu i znowu zrobił to samo, to on usłyszał inną zupełnie odpowiedź. Tutaj było jasne. Idź, pogoń ich. Dogoń, złap. A w tamtym przypadku było coś takiego. Pójdziesz od tyłu, zajdziesz od jakichś krzaków. Rozumiesz, o co chodzi? Zupełnie inna dyrektywa. Inny ruch. Ten sam wróg, ale inny czas. Ale Dawid był młody. On uczył się słuchać. On wiedział, że za każdym razem może być inaczej. On nie przyzwyczajał się do rozwiązań. Nie przyzwyczajał się. On wiedział, że Bóg widzi więcej. On wiedział, że Bóg widzi lepiej. On był gotów na to, że w poniedziałek zrobił coś w ten sposób, a we wtorek miał zrobić inaczej. On był na to gotów. On współpracował z Bogiem. To, co przyjął, realizował. Przełom to wielowątkowy system naprawczy. Wielowątkowy. To jest wielowątkowe. Rozumiecie? W ogóle rzeczy wielowątkowe przerażają chrześcijan, zauważyłem. Chrześcijanie to jak mają jeden taki kierunek, a pójdę, zrobię tam ze dwie rzeczy i osiągnę. A jak mają kilka wątków w jakiejś sprawie, to dla nich to w ogóle szok jakiś. A z tego się życie składa. Rozumiecie? Ludzie Boży najczęściej skupiają się na jego ostatecznej, wybuchowej fazie. Kiedy modlimy się o przełom, to myślimy w ogóle o tym wielkim sukcesie i to nas absorbuje. Tego chcemy, Panie Boże. Ogłaszamy tą rzecz. Ogłaszamy przełom. Ogłaszamy tą rzecz. Ogłaszamy. Zamiast to robić, albo oprócz tego, trzeba przejść całą tą drogę. Naucz się na dzień dobry wchodzić do komory i ją wzmacniać. Co to znaczy wzmacniać komorę? Jak się modliłeś 5 godzin, to módl się 10 teraz. 10. Jak się modliłeś dzień, to módl się 2. Rozumiesz? Wycofaj się do tej komory. Wycofaj się. Może będziesz potrzebował wziąć post. Weź. Może ci się to przyda wtedy. Pójdziesz do komory, nie będziesz jadł, weźmiesz wodę, rozumiesz, o co chodzi, i będziesz szukał rozwiązań. Może tak. Nie wiem. Ale od tego zacznę. Można myśleć o skutku przełomu, ale trzeba mieć przed oczyma przede wszystkim drogę. Skutek to jest ostatnia faza. Ostatnia faza. A my musimy widzieć fazę po fazie. Bez tych poprzednich rzeczy ta ostatnia faza nie zaistnieje, nie będzie wybuchu. Nie będzie wielkiego wow. Nie będzie w ogóle dotknął mnie Pan. Rzeczywiście. Rozumiesz? To się po prostu nie zdarzy. Chcę, żebyście nie byli sfrustrowani. Żebyście nie byli zawiedzeni różnymi rzeczami. Nie dzieją się różne sprawy. Ja nieraz powtarzam, żeby trzeba być gotowym na wszystko ze strony Boga. Nie na część rzeczy. Patrzcie, ile tutaj jest, tyle mamy barier w głowach. Wiecie o tym? Jakby nam ktoś zajrzał w głowy, to mamy bariery różne. Większość postawiliśmy sobie sami.
Niektóre zostały jeszcze z dawnych, mrocznych czasów. Rozumiecie? Ale większość postawiliśmy sami. Jak my je nazywamy? Moralnością nazywamy te rzeczy. Etyką. Rozumiecie? Tak nazywamy te rzeczy. Nazywamy je objawieniem w wielu przypadkach. Ja mam takie objawienie. Ja to czasami patrzę na ludzi i w duchu widzę to w ogóle, mówię, ja mam takie objawienie, widzę to, jak gardę składam. W ogóle ja mówię, koniec. Nie mam jak się dostać do niego, bo on ma objawienie. Już mnie wyjechał na dzień dobry. Ja że zaraz słucham do ludzi, na dzień dobry już mówię, Bóg mi to objawił. Ja mówię, wow. Nie chcę mieć ze mną kontaktu człowiek. Rozumiecie? Przecież życie znam. Rozumiesz? Nie idzie się do kogoś, żeby wejść z nim w interakcję komunikacyjną z informacją, że Bóg ci coś objawił. Bo to jest zapora. Bo jak wiecie doskonale, Bóg jest niepodważalną istotą. I jak się mówi, Bóg mi to objawił, to jest koniec dyskusji. To już nie dyskutujemy. To czego chcesz? Czego w ogóle? Jak się mamy skomunikować teraz? Więc najczęściej to, co ludzie mówią, Bóg mi to objawił, tak mocno krzyczą o tym, to jest zapora na ich głowach. To jest taka zapora, którą sobie sami założyli. I takich zapór jest wiele. I te zapory na przykład blokują nas przed przełomem. Rozumiecie? Dużo religii. Kiedyś Kenneth Hagin powiedział, modlił się do Boga i mówił, Panie, dlaczego podczas moich w ogóle spotkań nie ma aż tak dużo różnego rodzaju manifestacji Twojej mocy, tak jak ja bym pragnął, jak ja bym chciał. A tu się do niego mówi, zbadaj, co głosisz. I on zbadał, co głosi i się przeraził. 60% to była religia. Bóg do niego powiedział, Kenneth, religię głosisz. Panie, ja myślałem, że jestem przebudzeniowcem. Myślałeś, no Kenneth. Masz swoją prywatną religię. Ludzie mają swoje prywatne religie. Prywatne religie. Prywatne. I mają je na głowę. Moralność, etyka, prywatna religia, subiektywne przekonania. I teraz to są wszystko blokady przed przełomem. Bo Duch Święty może przyjść do ciebie z czymś takim, co jest w ogóle przeciwne temu, co ty masz w głowie. Przeciwne, odwrotne. Rozumiecie? Odwrotne. Tak jak na jednym spotkaniu uzdrowieńczym w ogóle kobieta stała i czekała na to, aż tam usługujący podejdzie, żeby się o nią modlić. Ale usługujący miał swoich partnerów do modlitwy i o tych różnych ludzi różni się i partnerzy modlili. I między innymi była mała dziewczynka, która była w tej grupie modlitewnej. I w ogóle ta kobieta, która stała, ona była taka, wiecie, są tacy ludzie, którzy uważają, że jak tylko pastor na nich położy ręce, to będzie przełom w ich życiu. Tak jak położy na nich ktoś inny w kościele, to nie. Oni myślą, że pastor to ma specjalną wtyczkę tutaj z tyłu, jest podłączony do nieba. To wtyczka, takie zwichnięcie, watykańskie zwichnięcie. Rozumiecie, to są duchy religijne. To watykańskie zwichnięcie. To jest w ogóle nic innego, rozumiecie, jak herezja związana z kapłaństwem. Tak? To kapłan jest. Kapłan. To on ma namaszczenie na nim jest większe. I ona też tak myślała. A już w ogóle była bardzo anty, jeżeli chodzi o dzieci usługujące. Mówi, bo ona była taka zacna kobieta i akurat ta mała dziewczynka jej przypadła do modlitwy. Ona fajnie składała się, ale później tak myślała, mówię, Boże, tylko nie ona. No niech to nie będzie ona. A kobieta naprawdę cierpiała na jakąś chorobę taką konkretną. I ta dziewczynka przyszła, mówi, o co chcesz się modlić? I stoiła, kopara i opadła. Ale bo to ta kobieta składała to świadectwo, nie? I ona mówi, ja musiałam się złapać wtedy. Ja wziąłem swój przełom, bo to ja powiedziałem, Boże, to jest Twój sługa. Ale wiecie, w jej głowie to było, no jak, mała dziewczynka tu przychodzi, się będzie o mnie modlić. Mała dziewczynka jeszcze jakaś taka,
zasmarkana. Rozumiecie? Więc w naszych głowach takie rzeczy są. I do przełomów nie dochodzi, bo są takie bariery. Boże, zrobię wszystko, ale nie to. Bo tego nie. Tego nie zrobię. A czemu tego nie zrobisz? A co, o czym sprawa? No bo to jest takie jakie? Takie... Nie smakuje ci, tak? Nie masz doświadczenia w tym. Tak, jest to tobie nieznane, nie masz doświadczenia. Ale to jest twój klucz do przełomu. Czy jesteś na to gotów? Czy zrobisz tą rzecz? Czy pójdziesz w tą stronę? Ja wyzerowałem sobie głowę. Wyzerowałem ze wszystkiego. I jeżeli chcesz mieć przełom za przełomem w życiu, jeśli taka będzie potrzeba, bo też nie żyje się od przełomu do przełomu, ale rzeczywiście, jeśli chcesz korzystać z przełomu, to musisz mieć wyzerowaną głowę. Musisz być gotowy na wszystko, co Bóg tobie zaproponuje. Rozumiesz? Wszystko, co tobie Bóg zaproponuje. Nie wolno cię ukrywać za swoimi tak zwanymi objawieniami blokującymi. Nie wolno cię ukrywać za moralnością, za etyką. Nie wolno cię za niczym ukrywać. A przełom zawsze będzie przynosił sukces. Zawsze. Zawsze. To nie znaczy, że nie będziesz musiał dzielić z kimkolwiek drogą, którą przeszedłeś. Pamiętaj o tym. Wielokrotnie przełom, który osiągniesz w życiu, nigdy nie będzie mógł być ujawniony wobec innych ludzi. Pamiętaj o tym. Nigdy nie będziesz mógł o tym opowiedzieć. Nie o wszystkim trzeba opowiadać. Rozumiecie? To jest fikcja literacka, że o wszystkim trzeba opowiadać. Życie chrześcijanina to jest takie, że wszystko się opowiada. Nie. Absolutnie się nie opowiada wszystkiego. Opowiada się to, co buduje. Rozumiecie? A inni rzeczy się nie opowiada. Tak? Tylko to, co buduje, się opowiada. A droga do twojego przełomu, bardzo indywidualna, mogłaby zrujnować kogoś. Jak ja bym powiedział o różnych drogach, które przeszedłem z Bogiem i bym komuś to podał jako w ogóle wzorzec, to by to w ogóle było zabójcze dla niego. To by go zatłukło. Jakby spróbował, to by się zgorszył w ogóle tym wszystkim, wiecie, powiedzieć koniec, koniec, nie chcę znać idioty i nie chcę znać w ogóle takiego Boga, jakiego on prezentuje. Tylko ja osiągnąłem swoje przełomy, stanąłem ponad porażką i zbudowałem trwały fundament. Bo sobie odebrałem odważnie od Boga różne objawienia. I odważnie to zrobiłem. I nikomu o tym nie powiedziałem. Rozumiecie? Pewnych rzeczy, bo innych mówiłem. A to jest bardzo indywidualna sprawa przełomu. Uważam, że Dawid wstydziłby się swoich żołnierzy, gdyby słyszeli jego modlitwę pod tytułem: Panie, mamy ruszyć czy nie ruszyć? Rozumiecie? Bo to haniebne było dla przywódcy. Tak się modlić. Na króla. To haniebne było. Ale on tak się modlił. Po cichu. Gdzie? W twierdzy. W twierdzy siedział. Sam. W twierdzy. A potem wyszedł z twierdzy i wiedział, co ma robić. Jak wyjdziesz z twierdzy. Jak się zgodziłeś tam z Bogiem. Jak zgodziłeś się na Jego zasady. Zgodziłeś się na Jego reguły. To wyjdziesz z twierdzy i powiedz do aniołów: ruszamy! Ruszamy! Rozumiesz, co zrobisz? To będzie twój przełom. Ruszam. Idę po to. Idę po tamto. Zrobię to. Zrobię tamto. Poznałem Boga przełomów. I ty też go znasz. Chodzi o to, żebyś nie był zablokowany na żaden przełom. Rozumiecie? Na żaden przełom. Na żaden przełom. Nie wolno być zablokowanym.
bo to, co się tam wydarzy, będzie szczególne i przyniesie efekty bardzo duże, długotrwałe. Wstańmy, proszę. Ojcze, dziękujemy Tobie za to słowo, dziękuję za to poselstwo. Ojcze, chcę, żeby to poselstwo pracowało w ludziach, abyśmy korzystali w 100% z tego, co nam dałeś w Twoim Słowie, co nam dałeś w Twoim Duchu. Ojcze, my będziemy posłuszni temu, my będziemy się tym napędzać. My w tej chwili bierzemy autorytet i ogłaszamy, że żadna demoniczna siła nam tego nie wykradnie. Amen. Amen.